czwartek 24 kwietnia na deskach Karwanu wystąpiły Orkiestra Symfoniczna i Orkiestra Cymbałowa z Mińska. Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji. Nazywam się Mikołaj Makarewicz, jestem kierownikiem Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Młodych Talentów z Mińska. Ile trzeba pracy, by to wszystko brzmiało tak, jak brzmi? Chciałbym powiedzieć panu, że pracę trzeba, potrzebuje bardzo dużo i nawet codzienna, to mamy próby, wszystkie różne, są różne próby, są grupy, są cała orkiestra, no bardzo dużo, naprawdę. Już po raz drugi znajdujemy się, jesteśmy w Malborku i naprawdę chciałbym powiedzieć, że Malbork takie piękne miasto i taki bardzo ciekawy zamek i dzisiaj mieliśmy wycieczkę do zamka i wszyscy grupa jesteśmy bardzo zadowoleni i chcielibyśmy podziękować wszyscy urząd Malborka, dyrekcję szkoły muzycznej i również dyrekcję zamka za taki ciepły przyjem, za takie ciepłe gości. No właśnie, jak gra się w tak historycznym miejscu, jakim są właśnie mury Zamku Krzyżackiego? O, pan ma rację, oczywiście, taki troszeczkę jesteśmy zdenerwowani, tak, tak, takie fantastyczne miejsca i troszeczkę zdenerwujemy się. Kiedy kolejna wizyta w Polsce? Nie wiem dokładnie, mam nadzieję, że kolejny wizyt będzie w sierpniu. W sierpniu w tym roku. Czy przy obecnej napiętej sytuacji politycznej swobodnie wam się koncertuje? Tak, oczywiście. Kiedy pan oglądał, że tutaj teraz w Polsce, to oczywiście swobodne. Jesteśmy bardzo zadowoleni i chcielibyśmy pożyczyć państwu, które oglądają telewizję regionalną, wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego i bardzo dużo zdrówka i długie życie. Witam serdecznie, nazywam się Dorota Grochecka i jestem dyrektorem artystycznym Zamkowych Kameraliów. Organizatorami Zamkowych Kameraliów jest Muzeum Zamkowe Malborku oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki. Współorganizatorem w tym roku jest Stowarzyszenie MC Kwadrat. I mieliśmy dzisiaj okazję usłyszeć orkiestrę z Mińska, właściwie nawet dwie orkiestry, orkiestrę symfoniczną pod czujnym okiem Mikołaja Makarewicza, jak również orkiestrę cymbałową Sergiusza Gładkiego. Zaproszeni artyści bardzo chętnie przyjmują od nas zaproszenia, ponieważ przede wszystkim pragną zagrać w Muzeum Zamkowym. To jest dla nich niezwykłe wydarzenie, jak również dla nas. I bardzo chętnie do nas powracają orkiestra symfoniczna, która dzisiaj grała podczas dzisiejszego wieczora. Również w ubiegłym roku grała podczas Zamkowych Kameraliów, czyli do nas ponownie. Bardzo się cieszymy, że nasi słuchacze, widzowie bardzo się dobrze bawili podczas koncertu. No, orkiestra dała im taką możliwość, oni to wykorzystali. Nasze koncerty charakteryzują się przede wszystkim bardzo wysokim poziomem artystycznym. Zapraszamy ludzi, którzy są znani, jak również takich, którzy dopiero wspinają się po szczeblach kariery. I jest to jakby no, też niespodzianka dla naszych widzów.
tvregionalna24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.